Siema, dzisiaj pobawimy się trochę z dwusuwem, a mianowicie postaramy się wymienić tłok. Będzie troszkę o tutaj samym pasowaniu tłoka, również o tym, na co zwrócić uwagę odnośnie stanu cylindra, odnośnie zaworu wydechowego i tak naprawdę wszystkiego tutaj, co napotkamy na drodze. Mamy zdemontowany wydech, mamy zdemontowany bak i siedzenie. Teraz cylinder jest już na wierzchu. Zaczniemy od zlania płynu chłodzącego oraz demontażu chłodnic. Nie w każdym motocyklu jest to wymagane, ale generalnie w większości na pewno ułatwi nam sprawę. Mamy po prostu lepsze podejście, troszkę więcej miejsca. Okay, teraz zajmiemy się mocowaniami głowicy. Tutaj od góry. Mamy już tutaj cylinder na wierzchu, wszystko dookoła pościągane. Także już powoli przystępujemy do demontażu samego cylindra. Na cylindrze mamy dwa dekle. W przypadku tego modelu, który ma zawór wydechowy sterowany elektronicznie, mamy klapeczkę z lewej strony, do której podpięte są linki od silnika sterującego zaworem. Musimy te linki odpiąć. Z prawej strony mamy dekiel, który będzie tak naprawdę w 90% motocykli crossowych, który również zawsze musimy zdemontować. Tam jest sterowanie zaworem wydechowym z samego silnika, z mechanizmu ośrodkowego i tam należy po prostu odpiąć dźwignię, która umożliwi nam podniesienie cylindra już do góry. Ściągamy przewód wysokiego napięcia, demontujemy świecę. Ostatnią rzeczą, którą zdemontujemy, będzie cewka zapłonowa i mamy już dostęp bezpośrednio do cylindra. I zabezpieczymy jeszcze otwór od świecy. Zostały nam cztery śruby, które trzymają już cylinder bezpośrednio przykręcony do karterów. Demontujemy je, mamy też spuszczoną, cały sprzęt dookoła odpięty. Także po wykręceniu śrub powinniśmy ściągnąć cylinder. I w większości przypadków właśnie nie musimy od razu demontować głowicy. Ja też tego nie robię w ramie, bo tak naprawdę ciężko uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczeń dookoła i wygodnie zrzucić teraz cylinder. Głowicą zajmiemy się już później, jak będziemy mieli to wszystko na stole. Śruby, tak jak w przypadku dekli, cylindrów, głowic, luzujemy na krzyż, tak samo jak dokręcamy. Tak, żebyśmy nie zostali z trzema śrubami luźnymi i czwartą dokręconą. Mając silnik w ramie, musimy jeszcze zdemontować flanszę, która mocuje dyfuzor do cylindra. W innym przypadku nie ma jak unieść cylindra do góry. Podnosząc cylinder do góry, jednocześnie wysuwamy tłok cylindra w dół. Zabezpieczymy sobie tutaj skrzynię korbową, żeby nic nie wpadło w trakcie demontażu tłoka. Może się zdarzyć, że rozsypie się łożysko igiełkowe na przykład na górze, bo najprostsza rzecz, która może nam zniknąć w skrzyni korbowej, to jest sama zapinka od stworznia. Małym narzędziem może być to śrubokręcik, może być coś tego typu. Demontujemy zabezpieczenie stworznia. Stworzeń powinien wyjść z tłoka tutaj gładko, raczej bez żadnych oporów. Są ściągacze specjalne, ale myślę, że tutaj nie będziemy musieli go stosować raczej. Wypychamy stworzeń, ściągamy tłok, możemy zdjąć również łożysko. Odnośnie sprawdzenia stanu korbowodu. Tak naprawdę jest to element, który bardzo ciężko jest zmierzyć. Ciężko jest ocenić nawet z pomocą jakichkolwiek narzędzi, ile pochodzi korbowód. Wymianę korbowodu robimy profilaktycznie, co daną ilość motogodzin. Tak naprawdę przy demontażu tłoka możemy tylko sprawdzić, czy na chwilę obecną jest wszystko ok, czy już nie złapał luzu, czy ten korbowód się nie przyciera. Także sprawdzamy na pewno po pierwsze, czy działa płynnie. Po drugie, czy nie występuje luz na korbowodzie, tylko w płaszczyźnie góra-dół. Luz na boki jak najbardziej jest akceptowalny, musi być luz i tak samo ten luz możemy zmierzyć. Jest podany w serwisówce, także mierzymy tutaj pasowanie korbowodu jakby w samym wale. To nam pozwoli ocenić stan korbowodu na daną chwilę, ale jeżeli korbowód będzie miał na przykład 110 godzin, może wszystkie tutaj wymienione parametry nam spełniać, a na przykład za godzinkę czy dwie po prostu stanąć albo nie daj Bóg się urwać. Należy również ocenić stan samej tutaj główki korbowodu, czyli miejsca, w którym pracuje nam stworzeń tłokowy razem z łożyskiem. Czy tutaj się również coś złego nie dzieje? Mamy na wierzchu cylinder, to jest motocykl jeszcze na fabrycznym Nikasilu.
Także oceniamy stan powłoki po pierwsze wizualnie, czy nie ma tam żadnych pęknięć, uszkodzeń, czy nikacil się nie łuszczy, nie ma już prześwitów aluminium. No i czy sama gładź nie jest już wyślizgana, bo jeżeli ten cylinder by się świecił, nie byłoby widać śladów honowania, czyli takiej charakterystycznej jodełki, to warto oddać cylinder do honowania. My mamy taką możliwość zrobienia tego u siebie. Co nam daje honowanie? Honowanie nam daje to, że olej po prostu nie spływa po gładzi cylindra, tylko w tych mikroryskach osadza się i dzięki temu tłok jest poprawnie smarowany. Także co dalej? Zmierzymy sobie cylinder. Nie możemy tego zrobić suwmiarką, bo tak naprawdę nic nam to nie da. Tłoki, kolejne selekcje mamy co 0,01 mm. Suwmiarka nie daje nam takiej dokładności. Potrzebujemy mikrometru i średnicówki. No i na bazie tego dobieramy już konkretną selekcję tłoka, pasując go w przypadku tutaj setki na 125 w dwusuwie motocykla na 4-5 setek. Cylinder mierzymy w kilku miejscach, nie tylko w jednej płaszczyźnie, żeby sprawdzić, czy nie ma jaja, nie ma owalu. No tutaj jest wręcz perfekcyjnie. Czując pierścień, szukamy napisu w okolicach zamka, tam gdzie pierścień się łączy. Jakakolwiek litera, jakikolwiek znak świadczy o tym, że akurat tą stroną pierścień powinien być zamontowany do góry. Montaż samego tłoka. Szukamy na denku, na górze tłoka oznaczenia strzałki, tak jak tutaj w przypadku tłoku Vertexa. Tą strzałeczką jakby montujemy tłok do przodu. Jedną zapinkę zamontowaliśmy sobie na stole. Jest to zrobić znacznie wygodniej tam. Drugą zapinkę też musimy założyć na silniku. Zabezpieczamy sobie wszystko dookoła. I to jest czynność, przy której nie ma się coś spieszyć, robimy to powoli, dokładnie, gdyż zabezpieczenie sprężynuje. Jeżeli zrobimy to nieuważnie, potrafi wyskoczyć na drugi koniec warsztatu. Ciężko je potem znaleźć. Sprawdzamy, czy zabezpieczenie jest zamontowane poprawnie, czy wszędzie wskoczyło nam browek i czy stworzenie nie ma możliwości wysunięcia się. I jesteśmy gotowi, żeby zamontować cylinder. Musimy pamiętać o tym, żeby nie składać na sucho. Smarujemy gładź cylindra olejem do mieszanki, takim jaki użytkujemy na co dzień, do mieszania z paliwem. Smarujemy również pierścień, oczywiście stworzeń, łożysko, wszystkie elementy, które nam tutaj pracują. Ważne, żeby przed montażem ustawić sobie pierścień w odpowiednim miejscu. W miejscu, gdzie on się zamyka, powinniśmy widzieć tutaj zamek. Przy montażu tłoka nie powinniśmy używać praktycznie żadnej siły. Podobno jest kompresowaniu pierścienia i nałożeniu cylindra tej w osi z tłokiem, to tak naprawdę tłok powinien nam się sam wsunąć. Uważamy tylko, żeby pierścień był w odpowiednim miejscu, żeby on po prostu nie obrócił nam się, tylko trafiał odpowiednio w zamek. Stosujemy oczywiście klucz dynamometryczny. Jest niestety problem z zastosowaniem klucza dynamometrycznego w przypadku dokręcenia samego cylindra. Akurat w tym miejscu, powiedzmy, no jest to troszkę mniej istotne może niż w przypadku samej głowicy. Tutaj bezwzględnie musimy zastosować klucz dynamometryczny, szczególnie w przypadku blaszanej uszczelki, takiej jaka jest tutaj w Hondzie. Jeżeli nie mamy dostępu do przejściówki właśnie z takiego klucza oczkowego, do klucza dynamometrycznego na grzechotkę, no to musimy po prostu postarać się dociągnąć cylinder jak najrówniej, jak najdokładniej. Przy okazji wymiany tłoka warto wymienić świecę. Jest to element, który potrafi tak naprawdę teoretycznie i praktycznie chodzić przez kilkadziesiąt godzin, nic się nie wydarzy, ale czasami jest tak, że ukruszy się ceramika albo kawałek elektrody i rzecz, która kosztuje kilkadziesiąt złotych, potrafi narobić szkód, kurczę, za kilkaset albo tak naprawdę no, grubo ponad 1000. Przed nami pierwsze odpalenie motocykla i tutaj też taka mała wskazówka. Ważne jest, żeby po odpaleniu motocykla, jeżeli jest nowa świeca, to świecę najpierw wygrzać, żeby nie było tak, że motocykl chodzi sobie przez 10 sekund, przez 15 sekund, coś takiego, tylko żeby złapał temperaturę pracy. Zapraszamy na nasz kanał. Jeżeli Wam się podobało, sami grzebiecie przy motocyklach, to tam znajdziecie więcej filmików tego typu. Zapraszamy oczywiście do Lobomoto. Trzymajcie się, cześć.